W Poznaniu latem festiwali nie brakuje. Za nami już m.in. festiwal Nowa Siła Kuratorska, festiwal Animator. Dopiero skończył się festiwal Etnoport oraz Dobrego Smaku. Najbliższy rozpoczyna się już w poniedziałek, 13 sierpnia. 12 Światowy Przegląd Folkloru Integracje. W naszym mieście zobaczyć będzie można ponad 200 tancerzy z całego świata. Do Wielkopolski przyjadą zespoły z Kanady, Niemiec, Serbii, Słowacji i Rumunii. Nie zabraknie również polskich grup tanecznych. Wystąpi zespół pieśni i tańca Politechniki Warszawskiej oraz gospodarz wydarzenia Zespół Tańca Ludowego Poznań AWF. Przede wszystkim poznaniaków zapraszają zespoły, które do nas przyjechały, czyli po raz pierwszy Kanada i Niemcy oraz Serbia, Rumunia, Politechnika Warszawska i jak co roku gospodarz festiwalu Zespół Tańca Ludowego Poznań Akademii Wychowania Fizycznego. Światowy Przegląd Folkloru Integracje odbywa się w sierpniu regularnie od 2001 roku. Organizatorzy mają na celu zaprezentowanie szerokiej publiczności folkloru z różnych stron świata oraz pokazanie poprzez wspólną zabawę, że kultura ludowa również potrafi być atrakcyjna. Festiwal trwać będzie do 19 sierpnia, a wstęp na wszystkie koncerty jest bezpłatny. Szczegółowy program festiwalu dostępny jest na stronie internetowej wydarzenia www.festiwal.awf.poznań.pl. Festiwal ma bawić czy uczyć? I jedno i drugie. I bawić, i uczyć, integrować zespoły, które przyjeżdżają do nas na festiwal między sobą, ale również integrować zespoły z publicznością. I myślę, że z roku na rok coraz bardziej nam się udaje, bo coraz liczniejszą mamy publiczność.